Witam ciebie w kolejnej lekcji. Tym razem opowiem tobie o konfiguracji znaku zachęty. Powłoka Bash pozwala na jego modyfikację. Wygląd znaku zachęty zależy od tego, jak skonfigurujesz zmienną PS1. Jeżeli chcesz zmienić wygląd znaku zachęty, to musisz zmienić zawartość zmiennej, którą wyświetliłam na ekranie. Jak zbudowany jest znak zachęty? Znak zachęty składa się z nazwy użytkownika. W przypadku mojej instalacji systemu Ubuntu nazwa użytkownika to Agnieszka. Po nazwie użytkownika występuje znak małpki, a po znaku małpki nazwa komputera. Nazwa komputera to Ubuntu, potem jest znak dwukropka i nazwa bieżącego katalogu. Katalogiem bieżącym jest aktualnie katalog domowy, Agnieszki. Znak tyldy oznacza katalog domowy. Dla zwykłych użytkowników znak zachęty zakończony jest znakiem dolara. Przeloguje się na chwilę na konto ruta. W przypadku konta ruta znak zachęty jest zakończony znakiem kratki. Nie ma tutaj znaku dolara. Wracam z powrotem na konto Agnieszki. Odświeżę ekran. Chcę zmienić znak zachęty dla aktualnej sesji logowania. Jak już wiesz, znak zachęty definiowany jest przez zmienną PS1. Zmienna składa się ze znaków specjalnych poprzedzonych znakiem lewego ukośnika. Lewy ukośnik i litera U oznacza nazwę bieżącego użytkownika. Po tej nazwie występuje znak małpki. Symbol lewego ukośnika i litera h oznacza nazwę komputera. Lewy ukośnik i litera w to nazwa bieżącego katalogu danego użytkownika. Zmienię na chwilę wartość zmiennej PS1. Przypiszę do tej zmiennej nowy ciąg znaków, czyli podam nową wartość. Podaną wartość muszę ująć w cudzysłów. Na przykład Agnieszka Dwukropek. Przypisałam do zmiennej PS1 nowy ciąg znaków i znak zachęty został zmieniony. Jeżeli wyloguję się ze systemu, to zmieniony znak zachęty nie będzie aktywny przy ponownym logowaniu. Powrócę do poprzedniego znaku zachęty. Odświeżę ekran, wyświetlę zawartość plików, które utworzyłam na potrzeby tej lekcji. Na ekranie zostały wyświetlone poszczególne znaki specjalne, które mogę użyć do modyfikowania znaku zachęty. Wyświetlę jeszcze zawartość jednego pliku. Zmodyfikuję znak zachęty w taki sposób, że najpierw będzie podana aktualna godzina, potem nazwa użytkownika, następnie nazwa komputera i oznaczenie katalogu bieżącego. Chcę, żeby czas był podawany w formacie 24-godzinnym, czyli wpisuję znak lewego ukośnika i literę T. Między godziną a użytkownikiem ma być spacja. Teraz podaję znak odpowiedzialny za wyświetlanie nazwy użytkownika, czyli jest to lewy ukośnik i litera U. Nazwa użytkownika ma być oddzielona od nazwy komputera znakiem małpki. Za nazwę komputera odpowiada litera H. Najpierw znak lewego ukośnika podaję, a teraz literę H. Chcę, żeby jeszcze była podawana nazwa bieżącego katalogu roboczego. Odpowiada za to litera W, lewy ukośnik i litera W. Może dodam sobie jeszcze tutaj znak dolara. Tak wygląda nowy znak zachęty. Znak zachęty nie musi być taki szary, bury i smutny. Mogę go jeszcze pokolorować. Odświeżę ekran, wyświetlę zawartość skryptu o nazwie kolory. Kod ze skryptem, który wyświetliłam na ekranie został dołączony do aktualnej lekcji. Liczby z przedziału od 30 do 37 oznaczają kolor pierwszoplanowy, a liczby z przedziału od 40 do 47 oznaczają kolor tła. Pokoloruję nazwę użytkownika i nazwę komputera. Koloru tła nie będę podawać, wpiszę wartość 0, ale podam kolor. Pierwszo-planowy. Chcę, żeby był to kolor niebieski. Odpowiada za to liczba 36. Znowu przystępuję do modyfikacji znaku zachęty. Teraz będę kolorowała nazwę użytkownika i nazwę komputera. Znak lewego ukośnika, litera E oraz nawias kwadratowy otwierający rozpoczynają kolorowanie. Teraz podaję wartość odpowiadającą za kolor tła, czyli 0. Poszczególne kolory rozdzielam od siebie średnikiem. Za kolor pierwszoplanowy będzie odpowiadała cyfra 36. Teraz muszę podać literę M, znak lewego ukośnika i nawias kwadratowy zamykający. Teraz podaję znak odnoszący się do nazwy użytkownika. Nazwa użytkownika od nazwy komputera ma być oddzielona znakiem małpki. Następnie podaje znak odpowiedzialny za nazwę komputera, a na końcu sekwencję znaków, które kończą kolorowanie, czyli lewy ukośnik, litera E, nawias kwadratowy otwierający i litera M. Ma być jeszcze wyświetlany katalog bieżący, czyli lewy ukośnik i litera W. I podaję jeszcze znak dolara. Teraz mam pokolorowany znak zachęty. Zmieniony znak zachęty możesz zapisać na stałe. Trzeba edytować plik bażer C. Chodzi o ten plik, który znajduje się w katalogu domowym Magnieszki. Przejdę na sam dół tego pliku. Na samym dole wpisujesz nazwę zmiennej PS1 z nową wartością. Ja nie będę tutaj nic wpisywać. Chcę pozostać przy starym znaku zachęty. Wybieram Ctrl-X, żeby wyjść z edytora Nano. Odświeżę ekran. Wyloguję się ze systemu. I powróciłam do poprzedniego znaku zachęty. W tej lekcji to już wszystko. Dziękuję za uwagę.